Uwaga, długie. Tak się jakoś poskładało, że w tym roku ruszyłem na Gamescom. Plan był prosty. Lecieć do Monachium, a stamtąd prościutko do Kolonii. Jednak wszystko zaczęło się sypać już na samym początku. Ale po kolei. Moim towarzyszem w tym roku był Daniel z ithardware.pl. Biłem na lotnisko wesoło, pląsając około 9 rano. Lot? Organizowany przez Lufthansa. Oznaczam wszystkich, aby pół Polski wiedział, o co się odwala. Był dopiero o 13.15, więc na luzaku zjadłem po dubajskich cenach w McDonaldzie i ruszyłem do check-inu. I o dziwo, zdałem bagaż. Przeszedłem przez bramki i zasiadłem sobie wygodnie na niewygodnych fotelach. Odpaliłem mojego niezmiennego towarzysza, GDP Win, zarzuciłem słuchawki, aby zawczasu odciąć się od barachła i zatopiłem się w drugim sezonie Amerykańskich Bogów. Z błogiego stanu wybił mnie Daniel, który zapowiedział pierwszą, choć dość makabryczną nowinkę, że jego pociąg zabił kobietę z dwojgiem dzieci na rowerach i stoją w polu czekając na prokuratora, policję, etc. W zasadzie sądziłem, że jest już pozamiatane i lecę sam. Ale nie. Danielowi udało się dostać do bawki. Przy check-inie dzwoni do mnie i wrzuca kolejną radosną wiadomość, że samolot nie poleci. I aby wrócić do niego i ogarnąć, co dalej. Tak zrobiłem. Pani przy okienku powiedziała: chłopaki z was równe. Polecicie sobie do Pragi lotem organizowanym przez LOT Polish Airlines, a stamtąd do Kolonii. I będziecie szybciej niż przez Monachium. A mój bagaż? Zapytałem, czując lekkie zaniepokojenie, że to dopiero początek przygody. Bagaż odbierze pan w Kolonii, panie Energiku. Proszę pana. A, to okej. Zgarnęliśmy w garści bilety. Choć mocno mnie zmartwiło, że w Monachium na przesiadkę mamy jedynie 45 minut. Wydaje się to dużo, ale dla polskich linii lotniczych LOT 45 minut to jak łypnięcie okiem Gekona. Nikt na to nie zwraca uwagi. Tymczasem w nadal dobrych humorach Daniel zdał bagaż. Ponownie czmychnęliśmy przez bramki i zasiedliśmy w oczekiwaniu na nasz samolot, który nawet nie był odrzutowcem, tylko takim pierdopędem ze śmigłami. No ale trudno. Ważne, że lecimy. Nawet mój mózg przestał martwić się bagażem. No bo skoro będzie w Kolonii, to będzie w Kolonii. Nie? Wbiliśmy na pokład samolotu i czekamy, i czekamy, i czekamy. Na czas leci. Gekon już w połowie przymknął oko. W trakcie dostałem SMS-a od Lufthansa, że wiedzą, że lot odwołany i pracują nad tym. Spoko, tylko ja już w samolocie do Pragi. Ale niech pracują. Może dostaną podwyżkę. Będąc w powietrzu nadal, z zainteresowaniem obserwowałem uciekające minuty. Wylądowaliśmy w momencie, kiedy samolot z Pragi do Kolonii startował. W zasadzie powinien, bo Lufthansa poinformowała mnie SMS-owo, że samolot jest opóźniony o pół godziny. W Czechach jeszcze lepiej niż u nas, ale tym razem wyszło nam to na dobre. No nic. Lecimy na bramkę, która prowadzi nas do upragnionego lotu. Przed bramką kolejka, bo boarding się właśnie zaczął. Więc lecimy jak debile do biurka przy boardingu i tutaj... Uwaga, było nas 6 osób. Ja, Daniel, Piotrek z Biblioteka Osus, Kamil z Kinguin, dwóch gości, których imion nie pamiętam. Przy biurku siedzi Alan, który będzie miał ważną rolę biblijnego szatana, który będzie pojawiał się w różnych miejscach tej opowieści i patrzył, czy nam za dobrze nie idzie. Tymczasem okazuje się, że nie polecimy, bo samolot jest przepełniony i każą nam czekać. Czekamy. Wszyscy weszli i jeden z naszej szóstki, który przytomnie się odprawił jeszcze w Warszawie. My za bardzo nie mogliśmy, bo nie mieliśmy numeru lotu. Oczywiście można było zadzwonić i zapytać. Tylko trzeba było o tym wiedzieć. Więc została nas piątka plus trzy niemieckie dziewczyny i dwóch wesołych niemiaszków. No i czekamy. Wyszedł nam na spotkanie cesarz samolotu i mówi, że są miejsca. Zajebiście, pomyślałem, ale nie ma ich tyle, aby wszystkich zabrać. No, to nie zajebiście, pomyślałem. Więc zabrał na pokład trzy niemieckie dziewczyny i nas się pyta, czy jesteśmy większą grupą. No tak i nie, dopiero co się poznaliśmy, ale w zasadzie łączy nas sytuacja. No ale nie jesteśmy grupą, panie cesarzu. No ale dwóch Niemców z tyłu było większą grupą, więc się dostali do samolotu. Cesarz zmarszczył po cesarsku brwi i stwierdził, że ma jeszcze jedno miejsce. No ale nas jest pięciu, więc co dalej? Jeden z gości, którego imienia nie pamiętam, zaczął jęczeć jak ranny jeleń, że on musi być na Gamescomie, bo musi, ojoj, musi i koniec. W zasadzie każdy z nas miał takie samo prawo, by być w samolocie. I każdy musiał być tamtego dnia. Pierwszy z walki o jedno miejsce zrezygnował Kamil. Poczułem wtedy silną integrację z grupą, którą dopiero poznałem i uznałem, że albo lecą wszyscy, albo nikt. I ja też odpadam. I to samo zrobił Piotrek i Daniel. Każdy z nas ujął się honorem, bo wiadomo, słowiańskie polskie więzi, więc poleciał Jędrzybuła,
który tej więzi za bardzo nie czuł i musi być na Gamescomie, bo musi i ojoj. Zostaliśmy w Pradze. Okej, zapytałem, ale gdzie nasze bagaże? Alan zza biurka spojrzał na mnie nieprzytomnie. Zaczął klikać swoją czeską klawiaturę i stwierdził, że nasze bagaże są w biurze bagaży zagubionych i tam trzeba jechać czeskimi samochodami i w czeskim biurze, przy czeskim biureczku siedzi Czech, który odda nam nasze polskie, słowiańskie bagaże. Okej, postanowiliśmy wszyscy trzymać się razem, w grupie siła, a czterech Polaków to już jak armia. Schodzimy po bagaże. W biurze bagaży zagubionych stoi jakiś niemrawy Czech i ten popatrzy na mnie, gdy mu wyjaśniam całą sprawę. Daję mu tą naklejkę od bagażu, zaczyna szukać, szuka, aż mu czeska para poszła z czeskiej czachy, po czym z nieprzytomnym wzrokiem oznajmia. Nie wiem, gdzie jest twój bagaż, proszę pana. Pytam. No ale w Kolonii jest, czy tu? Nie mam pojęcia. Może poleciał do Zanzibaru? Może do Koluszek? A może jest już w Radomiu? Nie mamy pańskiego bagażu i co nam pan zrobi? Dramat. No ale w bagażu miałem tylko ciuchy. Da się bez nich przeżyć. Choć można trochę śmierdzieć. Z grupą ustalamy, że może faktycznie bagaż poleciał do Kolonii i nie ma się co tym martwić. Trzeba działać. Załatwić kolejny lot. Lecimy do check-inów. Najpierw do check-inu Lufthansy, gdzie powitał nas Alan. Niemrawo patrzący się na nas i z profesjonalnym olewactwem udawał, że nas pierwszy raz widzi. Stwierdził, że to w sumie nie problem Lufthansy, bo lot przejął lot. I oni będą radzić co dalej. Idziemy do lotu. Pani z lotu z uwagą wysłuchała naszej przygody i wiedziałem, że zaraz tam się przekręci ze śmiechu. I zaczęła ogarniać. Niestety, lotów na dziś nie ma. Może jutro, może w przyszłym roku. Po czym stwierdziła, że oryginalny lot był organizowany przez Lufthansę i oni muszą to ogarnąć. Zawczasu zapytałem. No dobra, ale co z bagażami? Bo chyba poleciały do Kolonii. Na co dostałem jasną odpowiedź. Nie ma bata, aby bagaż poleciał bez pana, panie Energiku. Musi być tutaj. Bagaż sam nie leci. Muszą go wyjąć i oddać. Bo tak rzekł papież lotniska. I przysięgam na Karola Gotta, że tak jest, proszę pana. No to proszę go znaleźć, proszę pani. No i poszedł w ruch czeski telefon i czeska klawiatura. Stukanie, wydzwanianie. Okazało się, że jest. Jest tutaj, w Pradze. Czeka na nas w biurze bagaży zagubionych. Czyli tam, gdzie niemrawy Czech powiedział, że go nie ma. Nic to. Schodzimy po bagaż. Niemrawy Czech udał, że nas nie zna i widzi pierwszy raz. To czeski sposób na życie? Czy pamięć złotej rybki? Ale pokazał, gdzie te bagaże leżą. I wiecie co? Leżały. O radości, mamy swoje graty, ale nadal tkwimy w Pradze. Zapadła męska decyzja, że idziemy do kasy biletowej Lufthansy i nie dajemy się zrobić na czeskie przekręty i mają nas wysłać. No to idziemy. No i poszliśmy. Przeurocza pani w czeskiej Lufthansie postanowiła nam pomóc. Serio, dajcie jej podwyżkę. Mam nadzieję, że Lufthansa czyta, jak i pół tego kraju. Postukała w klawiaturę i mówi. No w sumie jest lot, ale do Wiednia i stamtąd do Kolonii. Austria piękny kraj. Wydaliła na świat na przykład Adolfa H. Ale okej, niech będzie Wiedeń. Przytaknęliśmy entuzjastycznie. Nastąpiło klikanie. No i okazało się, że do Wiednia nie ma już miejsc i w zasadzie do Kolonii dzisiaj nie polecimy. Wtedy w moim przemęczonym mózgu zaczęły powoli obracać się pokryte pajęczynami trybiki. Przypomniałem sobie, że przecież Kłas leci do Düsseldorfu i potem stamtąd jedzie pociągiem do Kolonii, więc daleko być nie może. A no i był jeszcze Frankfurt. Ale Frankfurt... Co oni tam mają poza Frankfurterkami? Pewnie nic. Więc Düsseldorf. Przemiła pani postukała i mówi, no są miejsca, ale nie zapewni nam potem przejazdu do Kolonii. To był pryszcz. Poradzimy sobie na luzaku. Wszak nikt z nas nie zna niemieckiego. Więc bez problemu. Dostaliśmy bilety na lot do Düsseldorfu, organizowane przez Eurowings. Kamil zapytał, czy jeśli są takie numery i jesteśmy w podróży ponad 13 godzin, to czy ma jakieś vouchery na żarcie? No, w zasadzie tak. Ale to w Eurowings załatwimy, bo teraz oni zarządzają naszym lotem. W Eurowings powiedzieli, że nie ma voucherów. Ale załatwi nam je Lufthansa, bo ich był lot oryginalny. Idziemy do check-inu Lufthansy. Wyjaśniamy po raz ósmy całą sytuację od porządku i chcemy vouchery. Gość mówi, że nie ma opcji, bo to nie sprawa Lufthansy, tylko Eurowings. No to chcemy pogadać z szogunem Lufthansy, który siedział zaraz obok i gapił się w dal. Ale na słowo, że chcemy szoguna, zaczął machać łapami, dając wymowne znaki, że nie chce z nami rozmawiać. Więc dostaliśmy informację, że jest bardzo zajęty gapieniem się w ścianę i żebyśmy sobie poszli, bo blokujemy puste lotnisko i psujemy kontemplację ściany szogunowi. Wydymali nas bez mydła. Tutaj zdałem sobie sprawę, że ping-pong między liniami sprawił, że wszyscy umyli ręce. Nikt nic nie wie, nie potrafi. Owczerów nie ma i koniec. Tyle dobrego, że mamy bilety i bagaże. Zjedliśmy coś po dubajskich cenach na lotnisku, ruszyliśmy na boarding Eurowings do Düsseldorfu,
A któż to siedzi na boardingu? To Alan, nasz przyjaciel, który ponownie udaje, że nas nie zna i nie wie, o co chodzi. I w ogóle to nie on, tylko brat bliźniak Alana. Ale też Alan. Tak czy tak, dostajemy się do samolotu. Siedząc w samolocie mignął nam jeszcze Alan, który wszedł za nami do samolotu, aby upewnić się, czy nie da nam się jeszcze jakoś rzucić jakieś kłody pod nogi. Ale nie. Wyczerpał wszystkie swoje możliwości, więc smutny wrócił na praskie lotnisko. Ruszyliśmy do Düsseldorfu. Lot przebiegł bez zakłóceń. Düsseldorf. Chciałbym napisać o tym mieście jakąś ciekawostkę, ale nikt tam się ciekawy nie urodził. Przynajmniej nikt, kogo bym znał. Na miejscu kupujemy bilety na Skytrain, który zabierze nas na dworzec w Düsseldorfie. Tam, po mniej już interesujących perypetiach, kupujemy bilet na podróż do Kolonii. Jakoś niczym się nie martwiąc, czekamy na pociąg. Przytomnie Piotrek zadzwonił do swojej drugiej połówki, aby przetłumaczyła, co na tym bilecie jest napisane. Okazało się, że jest przesiadka. Więc teraz uwaga. Z Düsseldorfu jedziemy do Düsseldorfu. I tam przesiadamy się na pociąg do Kolonii. Tak też się dzieje i w końcu wysiadamy w Kolonii i ogarniamy Ubery i zawijamy do hotelu grubo po 12 w nocy. Wyszedłem z domu o 7 rano. W Kolonii byłem o 12 w nocy. Nie trzeba być wielkim matematykiem, aby obliczyć, że moja podróż trwała 17. Słownie, 17 godzin. Trzeba się teraz przespać kilka godzin i ruszyć na Gamescom. Tak było. Stay tuned.